trwa kolejny mecz w ramach mini koszykówki na Śląsku, a ja się zapytam chłopców z Tarnowskich Gór, witam serdecznie. Jak wam się tutaj gra na tym parkiecie w Rudzie Śląskiej? Jest spoko. A dlaczego akurat wybraliście Dlaczego wybraliście akurat koszykówkę? Jakoś zaintrygowało mnie to bianie, te pozłowanie, te rzuty i od tego się zaczęło. Oglądacie mecze NBA? Czasami. Macie swoje jakieś idoli? Tak, Jordan, ale nie gra. A co jest najtrudniejsze w koszykówce? Najtrudniejsze, no, uzyskanie dobrej sytuacji. O, ustawię dobrze. A co jest najważniejsze w koszykówce? Żeby zdobywać punkty. Żeby zdobywać kosz, żeby mieć asystę i się przydawać drużynie. Ale dribbling dobry, albo rzut, albo może głowa. Znaczy, żeby mieć pomysł, jak w zasadzie wszystko tu jest ważne, bo żeby mieć pomysł, to trzeba mieć umysł. Głowę trzeba mieć, trzeba głowę, tak. Głowę trzeba grać. Może się przedstawicie? Tymon. Ty jeszcze grasz ze starszymi, tak? Tak, ja gram. A ktoś z was w rodzinie miał koszykarza? Nie. Tata był koszykarzem? Nie. A. Jakie znacie drużyny ze Śląska, które grają w pierwszej lidze albo w ekstraklasie? Znacie jakieś drużyny? Nie znacie? Ja nie wiem. Ale oni podobno znają. A wy tutaj zamiast oglądać mecz, to oczywiście gry, tak? Nie. Co gracie? Ja się was zapytałem, kto na Śląsku najlepiej gra w koszykówkę z waszego rocznika? Graliście z panem... Katowice myślisz? Katowice, tak. A tu jaka drużyna wam najbardziej imponuje? Dlaczego wybraliście akurat koszykówkę, a nie piłkę nożną? Ja nie mam talentu do piłki nożnej. Czego? Co nie ma? Nie mam talentu do piłki nożnej, więc gram w koszykówkę. Aha, masz talent do koszykówki. Ja po prostu witam. Ja się treningi, ale się za to nie radzę. A treningi prowadzi trener ciężkie albo można wytrzymać? Czy przychodzisz do domu czasami taki zmęczony, że wszystko rzucasz i kładziesz się do łóżka? Nie, właśnie nie widać. A umiesz pogodzić naukę z koszykówką? Oglądacie czasami mecze NBA? Na jakim programie? Dobrze. A byliście już kiedyś na jakimś turnieju? Gdzie byliście na turnieju? Gdzie? Ale na takim wyjazdowym czy dniowym? A Zibi i ja jadę za parę tygodni, jadę do Barcelony, do Hiszpanii na turniej oglądać, jak w Europie grają drużyny w waszym rozczyku. Jak będziecie mieli czas, zaglądajcie na moją stronę skm.basketbania.pl. Ten filmik, który z wami zrobiłem, będzie na moim kanale. Tarnowskie Góry. KKS, co znaczy ten trud? Jeszcze raz? Koszykarski klub sportowy Tarnowskie Góry. Dokładnie tak. Fajnie. Fajnie, że się przyjechali. Fajnie, że gracie w basket. Od mini koszykówki się zaczyna, a kończy się na jakich rozgrywkach? Zaczynamy od mini koszykówki, a kończymy na jakich rozgrywkach? Niech tak będzie. Pozdrowienia.